Gratuluję. Pani Marta Majstrat, numer 3 na liście, numer 9. Zanim oddam Państwu mikrofon, chciałbym Państwa jeszcze zachęcić do tego, żebyście zadawali pytania nie tylko Panu Prezesowi, ale też innym kandydatom. I kandydatkom. I kandydatkom oczywiście, zgromadzonym tutaj na sali. Co prawda spotykamy się w Śródmieściu. Podobne spotkanie będzie 13 w sobotę na Ochocie. Ale wśród nas są, z tego co widzę, również kandydaci z innych okręgów wyborczych Warszawy. Tutaj widzę, że w pierwszym rzędzie siedzi pan Czesław Przystawa. Jeśli macie państwo znajomych z Ursynowa, to zachęcam, żebyście przekazali, że na Ursynowie jest kandydat wolności pan Czesław Przystawa. A tutaj widzę kolejną jedynkę. To jest Damian Bieńko, kandydat z Prawi Południ i Rębakowa. Również życzę mu szczęścia w wyborach i mam nadzieję, że Państwa znajomi z Pragi Południe Rembertowa będą mieli szansę na niego oddać głos. Od razu przyznam, że ja nie jestem w Partii Wolność i nie ze wszystkimi teoriami Pana Prezesa dotyczącymi historii się zgadzam. To nawet na Facebooku kiedyś wywołało jakąś taką drobne nieporozumienie, ale na szczęście poszło to już w niepamięć. Z drugiej strony też nie zgadzam się do końca z pełną prywatyzacją w Warszawie, co Pan Prezes za chwileczkę skrytykuje prawdopodobnie. Na przykład... A za miesiąc zacznę robić. Ja tak się domyślam, a jako radny będę... Jako radny będę się niektórym rzeczom sprzeciwiał, bo na przykład nie wyobrażam sobie sprywatyzowania pasów i kładek, a jak Państwo dobrze rozumiecie, gdybyśmy sprywatyzowali kładki i pasy, zgodnie Prezesa, kładki byłyby w tych miejscach, gdzie są potrzebne, a pasy byłyby tylko tam, gdzie niezbędne są dla klientów. I każdy człowiek przechodząc przez jezdnię wrzucałby jakąś małą monetę i wtedy światła by się zmieniały. Jeżeli kierowcy chcieliby przejechać, wtedy kierowcy by prepaidowo zmieniali światła na zielone i pieszci by stali. Genialny pomysł. Rozwijam koncepcję Pana Prezesa, ponieważ byłem zwolennikiem UPR-u w latach 92-98 i potem troszeczkę zmieniłem swoje widzenie kwestii ekonomicznych jako... Ale co zrobić, jak jedną, dwa kierowcy dwoma pasami i jeden chce wrzucić monetę, a drugi nie chce? No i tutaj te zagadnienia będą rozwiązywane czysto ekonomicznie. Jeżeli jeden chce wrzucić, a drugi nie chce, to będzie jechał ten, który wrzuci. Oczywiście można ustawiać limity licytacyjne na przejazdy, tak jak na Allegro, Państwo wiecie jak to działa, bez problemu, wszystko prepaidowo, telefon każdy ma. Oczywiście będę się temu sprzeciwiał, mało tego, drodzy Państwo, nie wiem czy macie świadomość tego, że jeżeli by nagle zgasło światło tutaj, w centrum Warszawy, w całej Warszawie. A właśnie nam zgasło. A zgasło nam, ale to było akurat w Rembertowie, ale to być może jest ten sam operator. Jest taka firma niemiecka, której nazwy nie chcę wymieniać w tej chwili, która jest właścicielem całej sieci energetycznej w Warszawie. I dawne RWE. Ale proszę pana, ja tego nie powiedziałem, jakby ja co, to pan będzie miał proces ja od tej firmy. Ja odszedłem, bo założyłem nieprawidłowości finansowe. Proszę pana, nieprawidłowości finansowe, ja nic o tym nie wiem, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Ze szczególnym określeniem nie zaprzeczam. Okay. I drodzy państwo, gdyby się nagle okazało, że coś się dzieje ze światłem, miasto nie ma żadnego wpływu. Prywatna niemiecka firma wyłącza całą Warszawę i wszyscy warszawiacy mogą sobie, powiedzmy, świeczkami świecić. I to tak. Samo pan ma z elektroenergetyką kolejową na całą Polskę. Proszę pana, to samo jest, ale teraz jesteśmy w Warszawie i zajmujemy się kwestiami warszawskimi. Uważam, że miasto, ze względu na to, że energia elektryczna jest zasobem strategicznym, po prostu zasobem strategicznym dla instytucji będących w Warszawie, dla mieszkańców Warszawy, miasto powinno być w jakimś stopniu współwłaścicielem, nadzorcą tego, co się dzieje. Tylko, drogi panie Jakubie, dyrektor państwowej sieci może sobie wyłączyć prąd i najwyżej go wywalą z posady. Natomiast prywatny właściciel jakby wyłączył, to by poniósł ogromną stratę finansową, więc na ogół prywatni tego nie robią. I tutaj się znowu z panem prezesem nie zgodzę. Jest wiele przykładów, że firmy zagraniczne plajtowały polskie wykupione firmy tylko po to, żeby dać szansę swoim odpowiednikom z zagranicy. Jeżeli jakieś państwo jest właścicielem swojej sieci energetycznej, to państwo może zarządzać tym, czy ten prąd ma być, czy tego prądu ma nie być. Jeżeli obce państwo zarządza prądem w stolicy tegoż kraju, to powiedzmy sobie szczerze, w każdym momencie może wyłączyć tą stolicę, wyłączyć z działalności. Drodzy państwo, ja się na to nie godzę jako przyszły radny, mam nadzieję, miasta stołecznego Warszawy, żeby prąd warszawski zależał od chęci niemieckiej, włączymy czy też wyłączymy prąd. 20 lat temu w Hiszpanii był bardzo silny opór przeciwko prywatyzacji sieci energetycznej. W wyniku tego oporu
została rzeczywiście w rękach państwa część tej sieci, konkretnie słupy, ale druty już i cała reszta jest prywatna i jakoś to działa. Z tego wynika, że ktoś może zabrać słupy, ale druty zostaną. Dobrze, zostawmy w takim razie słupy i druty, nieważne. Wrócę w takim razie jeszcze do kwestii warszawskich. Pan prezes prawdopodobnie nie godzi się na to, żeby miasto miało coś wspólnego ze śmieciami, a moim zdaniem w centrum Warszawy śmieci to jest poważny problem, ponieważ każda wspólnota mieszkaniowa, każdy budynek posiada coś takiego jak altana śmietnikowa. Tam śmieci gniją. Każde cywilizowane miasto te kwestie ma rozwiązane. Ma miejskie chodniki i pod tymi miejskimi chodnikami mnóstwo wolnego miejsca, mnóstwo ziemi pod tymi chodnikami, która sobie leży. Można byłoby wykopać zasobniki. One mają około 6 metrów sześciennych te zasobniki, a z ziemi wystaje coś, powiedzmy, jak 1/3 tego stolika. Tam się wyrzuca śmieci do oporu. To nie gnije, nie śmierdzi w altanach śmietnikowych, koty nie sikają, bezdomni nie nocują. Likwidacja wszelkich możliwych altan śmietnikowych, wszystkich kubów stojących na zewnątrz, to trzeba zlikwidować. Miasto musi wziąć odpowiedzialność za śmieci. Moim zdaniem miasto powinno być prywatne. Miasto powinno być własnością prywatną wszystkich mieszkańców. To powinna być spółka udziałowa, gdzie każdy mieszkaniec, każda osoba, która płaci w mieście podatki, ma obowiązki pracownicze, ale ma również zalety właścicielskie. Odbiera dywidendę z tego tytułu, że mieszka w aglomeracji, płaci podatki za to, że mieszka w tej aglomeracji. Opłaty miejskie, opłaty parkingowe, opłaty wyższe, kwestie związane z podatkiem gruntowym, ale dzięki temu zyskuje. Może pracować 300 metrów od centrum metropolii, może chodzić po pięknych, równych ulicach. Miasto powinno być własnością nie prywatnego jednego Kowalskiego, tylko miasto powinno być spółką akcyjną wszystkich mieszkańców Warszawy. I tak widzę Warszawę. To już była taka spółka, nazywała się PRL. Nie. Tutaj pan prezes myli, dlatego, bo każdy właściciel mieszkania jest udziałowcem. Każde mieszkanie w Warszawie, będące prywatnym mieszkaniem, jest elementem prywatnym, ale budynek jest wspólny i to nie jest PRL. Mamy wspólny budynek i każdy ma wykupione mieszkanie w tym budynku i każdy za to odpowiada. Ale pan się może ze mną nie zgadzać, proszę pana, ale to nie pan kandyduje ze Śródmieścia. Dobry państwa, no. Żegnamy pana oklaskami. Drodzy państwo, i na tym polega właśnie wolność. Na tym polega właśnie wolność, co nie wszyscy rozumieją. Kolega Pyrkowski nie jest bardziej wolność, tylko ze skutecznych. Dokładnie tak. Dokładnie tak i na tym polega wolność, że ja startując z KWW Wolność w Samorządzie nie muszę się zgadzać z kolegą, który jest w partii Wolność. I za to panu prezesowi dziękuję, że dał szansę takim ludziom, którzy nie zgadzają się z wszystkimi postulatami wolnościowymi, tak zwanymi wolnorynkowymi pana prezesa i partii Wolność, ale dla Warszawy chcemy zrobić kilka, mam nadzieję, fajnych rzeczy. Skoro ta część oficjalna z rozdawaniem książek się skończyła, skoro ja swoje 5 minut w tej chwili zająłem, mam do was państwo prośbę, zadawajcie pytania wszystkim możliwym kandydatom, którzy siedzą na tej sali, nie tylko panu prezesowi, bo mam nadzieję, że to naszą dyskusję będzie ciekawsze dzięki temu. Ja tu pana poproszę bliżej, mikrofon już tutaj. Tutaj będziemy zadawać pytania, dobrze? Jeżeli mogę prosić o odchodzenie tutaj. Pytanie, czy program TYL zakłada prywatyzację kolei mazowieckich, które często wożą powietrze zamiast pasażerów, żeby tylko odbyć kurs? Niestety tak to jest. No. I tak to działa już rozsądnie. Zauważyłem teraz, bo ja często jeżdżę kolejką, bo z uwagi na korki czasami jest po prostu szybciej jechać koleją niż samochodem. A poza tym lepiej być rzeźnikiem niż baranem. Jak jadę koleją, to podatnicy warszawscy do mnie dopłacają, a jeżeli jadę samochodem, to ja z każdej litra benzyny płacę 4 zł. W związku z czym lepiej jeździć koleją z tego punktu widzenia. No i zauważyłem, że koleje ostatnio poza godzinami szczytu odczepiają część składów, żeby nie wozić czegoś, co dawno nie było, bo zaczęłem się liczyć i odczepiają część składów, żeby nie wozić powietrza. Także. Ale jechałem nie tak dawno koleją państwową, konkretnie z Nowego Sącza jakoś tam do Krakowa, przez Tarnów i pociąg liczył 7 wagonów. W pociągu były 3 osoby, z czego jedno był konduktor. Także to różnie oczywiście bywa.
Ale mam tylko nadzieję, że ten pociąg jechał na tą stację, z której odbierze cały tłum, bo to niestety pociągi mają to do siebie, że muszą przejechać z miejsca na miejsce i czasami jeżdżą puste. Ja się obawiam, że nie. Po prostu ona po prostu rozkład jazdy, no i musi. Ja Państwu dam przykład, jak działa miejskie przedsiębiorstwo autobusowe. Otóż mój syn uczył się kiedyś w Dęblinie i dojeżdżałem do niego pociągiem i zauważyłem ze zdumieniem, że wiesz, stacja kolejowa w Dęblinie jest jakieś 4 km od miasta, no to tam jest linia autobusowa, ale nigdy nie ma autobusu. Więc zrobiłem małe śledztwo, które wykazało, że po prostu taksówkarze dali w łapę szefowi tego przedsiębiorstwa, który ustalił tak rozkład jazdy, że autobusy odjeżdżają na minutę przed przyjazdem pociągu do Dęblina. Dzięki temu taksówkarze mają świetne zarobki. Oczywiście prywatny by tego nie zrobił, no bo by na tym stracił. Natomiast miejski dyrektor oczywiście to może zrobić, bo co go to obchodzi, on przecież z własnej kieszeni za to nie płaci. Kolejna osoba. Dziękuję. Kolejna osoba, kolejne pytanie. Nie ma pytań? Niemożliwe, to wszystko. A pan jest, przepraszam, nie zauważyłem. Pan w swoim programie mówił, że nie będzie żadnych takich manifestacji. Ewentualnie w niedzielę będzie mógł Kościół, jeżeli to jest Dzień Święty. Święta, tak, tak, no, oczywiście. Dlaczego Kościół może w święta, a inne organizacje nie? A dlaczego? Kościół protestancki też, no, dlaczego nie? Oczywiście, synagoga też może sobie robić. Natomiast powtarzam jeszcze raz, no, są to zwyczaje dość od dawna utarte i na ogół procesje tam nikomu nie przeszkadzają, przynajmniej mnie nie, w życiu żadnej procesji nie szedłem, nawiasem mówiąc, bo ja nie znoszę chodzenia powoli, ja byłem rekordzistą polskim w chodzie i lubię chodzić, tylko lubię chodzić szybko i chodzenie wolno mnie denerwuje, więc nigdy w życiu w żadnej procesji nie wziąłem udziału. Tym niemniej oczywiście nie widzę powodu, żeby procesja nie przeszła w niedzielę, gdzie jest mniejszy ruch, prawda, jakoś sobie poradzą. Nie będziemy zależali stosunków z Kościołem. Wiele osób zadarło z Kościołami i bardzo źle nam się na tym wychodziło. Drodzy Państwo, to ja od razu w ramach ad vocem do Pana Prezesa. Ja od razu zapewniam, że jako radny Warszawy zrobię tak, że i marsz 11 listopada będzie się odbywał corocznie i marsz 1 sierpnia, dlatego, bo te dwa marsze są dla Warszawy, mam wrażenie, bardzo ważne. Dla mnie jako warszawiaka od 3 pokoleń, jako wnuczka ludzi walczących w Powstaniu Warszawskim i ludzi, którzy przeżyli Powstanie Warszawskie, będąc ludnością cywilną, marsz 1 sierpnia jest pewną formą wyrażenia wdzięczności za to, co zrobili i oddania hołdu poległym. I marsz 1 sierpnia, to co w tym roku zrobiła Hanna Gronkiewicz-Wald ze swoimi urzędnikami, blokując naprawdę bardzo pokojową demonstrację, to była rzecz fatalna. A marsz 11 listopada uważam, że jest pewnym wyrazem patriotyzmu i nie powinno się zabraniać tego typu manifestacji. Rząd londyński zakazał grania pierwszej brygady 11 listopada. To święto było tylko przez 2 lata, w 1937 i 1938 roku obchodzone. Stacja wróciła, oczywiście. To jaką datę Pan proponuje, żeby obchodzić? Jaką datę? Przecież Partia Wolność obchodzi 7 października w rocznicę ogłoszenia niepodległości. I co przy tej okazji Wolność zrobiła? No co? Zrobiła marsz. Dlaczego? Przecież nie wolno robić marszy. Dzień świąteczny. Aha, ale Wolność nie jest ugrupowaniem religijnym. A poza tym, szanowny panie, ja jestem komunista, może być zwolennikiem likwidacji pieniądza, ale póki są pieniądze, to pieniądze za robotę bierze. I my jesteśmy zwolennikiem zakazu demonstracji, ale póki nie ma zakazu, no to demonstrujemy. Rozumiem. Czyli jeżeli na przykład ktoś by chciał wykupić teren na przemarsz, to może wykupić sobie ten teren. Czyli marsze będą, tylko że płatne, drodzy państwo. Może być kupione, jeżeli ktoś płaci, przecież... Jeżeli środowisko LGBT da 3 miliony marsz Warszawy, to będzie mogło środowisko LGBT... Nie wiem, czy się starszą. Mieszkańcy Warszawy płacą podatki za korzystanie z dróg i oczywiście każda brała z tej drogi skorzystać. No, oczywiście, jak najbardziej. No dobrze, w takim razie, drodzy Państwo, jeżeli ja będę radnym, to nie będzie marszy LGBT, QRT i jakichś tam innych, natomiast marsze 1 sierpnia, 11 listopada będą. Czy kolejne pytanie może być? Jakieś? Kolejne pytanie z sali. O! Proszę bardzo. Dobry wieczór.
Powiem od razu, że się tutaj troszeczkę znalazłem przypadkowo, ale pozwolę sobie zadać pytanie. Trzy. Po kolei. Tak. Panie Prezesie, pierwsze pytanie. Jaki jest pomysł Pana na uporządkowanie bałaganu urbanistycznego Miasta Stołecznego, który od, można powiedzieć, końca PRL-u gdzieś tam powstaje, funkcjonuje i nie jest uporządkowany? Znaczy nie wiem, co Pan rozumie przez bałagan. Siedzimy tutaj przy ulicy Wilczy, dlatego tam bałaganu szczególnego nie widzę. Natomiast to, co trzeba zrobić, to trzeba mieć plany zagospodarowania przestrzennego na 100% powierzchni Warszawy. W tej chwili jest 31 chyba procent powierzchni Warszawy z planem przestrzennym. I kwestia jest po prostu pieniądza. Dlaczego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego? Z bardzo prostej przyczyny. Bo jeżeli jest plan zagospodarowania, który przewiduje na przykład tutaj budowania domów czteropiętrowym, to przychodzi facet i buduje dom czteropiętrowy, nie pytając nikogo o zgodę. Natomiast jak nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to trzeba uzgodnić to z architektem i to na ogół wymaga podzielenia się architektem pieniędzmi, które, prawda, są przeznaczone na inwestycje. Dlatego właśnie panuje taka cicha zmowa, żeby tych planów nie robić. Otóż prosta metoda. Da się dzielnicom tam duże pieniądze za zrobienie tego planu i gigantyczną grzywnę za niezrobienie tego w ciągu roku. W ciągu roku będą plany, spokojnie. Dobrze, drugie moje pytanie tutaj dotyczy sfery może sportu. I chciałem się dowiedzieć, jaki jest pomysł na porządkowanie sprawy ze stadionem Skry, ze stadionem Polonii i terenów Gwardii. Tak, nie istniejącym WKS, Gwardii Warszawa. Gwardii Warszawa, tak, oczywiście. Tam jest pewien problem z Gwardią, ponieważ nie ma, że tak powiem, ustalonego właściciela. Tam jest problem własnościowy z tym stadionem i trzeba sprawy własnościowe oczywiście uporządkować. To był kiedyś stadion MSW, o ile pamiętam dobrze. I akurat nie znam dokładnie szczegółów Gwardii, ja nawet mam wpisane to do planu, że właśnie to jest Gwardii uporządkuje. Co z innymi stadionami? To nie jest kwestia oczywiście miasta. Urządzenia są potrzebne ludziom, jeżeli są gotowi za nie zapłacić. Jeżeli ludzie za to nie płacą, no to się je likwiduje. Ja byłem na przykład, jak sobie wyobrazi, w Londynie i pod Londynem. I moja siostra zaprosiła swoim narzeczonym, zaprosiła mnie z żoną na kolację, tylko mówi, idziemy, a jeszcze padnę na chwilę do parafii. No i wchodzimy do parafii, do kościoła i szok. To jest dowcip, w środku kościoła, prawda, jest restauracja tego. Po prostu jak kościół przestał pełnić funkcję, nie było chętnych, nie było wiernych, żeby się modlić, zdesakralizowano kościół i teraz służy jako restauracja. I nie ma nic złego w tym, że stadion dziesięciolecia służył jako miejsce handlu, prawda? No, trudno. Widocznie ludzie bardziej wolą handlować niż oglądać sport. Być może jest za dużo stadionów. Na przykład ja byłem wrogiem budowania stadionu narodowego w Warszawie, bo właśnie to odbiera klientów Gwardii, Legii, Skrze i innym klubom sportowym. Podobnie jak Centralny Port Lotniczy odbiera klientów lotnisków w Modlinie, Okęciu, Łodzi, Radomiu i gdzieś tam jeszcze. Także, proszę Pana, trzeba się tu pogodzić, jeżeli nie ma chętnych na oglądanie tego. Proszę Pana, stadion Maracana w Argentynie miał 200 tysięcy widzów, zmniejszono go do 50. Dlaczego? To nie znaczy, że Argentyńczycy przestali mieć piłkę nożną, to jest telewizja. I ludzie, zamiast chodzić na stadion, wolą oglądać telewizję. No i co na to można poradzić? Trzecie pytanie. Może nie do końca do władz miasta jest skierowane, ale też do władzy ustawodawczej w Polsce. Kwestia wykupu przedwojennych obligacji wyemitowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Jeżeli były wyemitowane obligacje, to trzeba je wykupić, nie rozumiem problemu. Czy rząd polski miga się od tego, tak można powiedzieć brzydko mówiąc, krótko i od
wszystkich obligacji wyemitowanych czy przez rząd polski, czy przez miasto stołeczne Warszawę, czy przez inne miasta, które się znajdowały wtedy w terenie administracyjnym RP. Nie chcę ponieść za nie odpowiedzialności, traktuję jako papiery kolekcjonerskie. Nie rozumiem. Jeżeli były obligacje miasta stołecznego Warszawy, to będę je honorował. Oczywiście, że będę je honorował. Jest to nieuczciwe. Bo jeżeli ja nie będę honorował obligacji przedwojennych, to nikt nie kupi moich dzisiejszych obligacji, bo jutro nie będę ich też honorował, tak? Ja akurat, jeśli chodzi o stadion, skrywam własne doświadczenia, ponieważ ponad 2 lata temu przeprowadziłem wywiad z prezesem tegoż nieistniejącego praktycznie biorąc stadionu. Drodzy Państwo, możecie sobie pooglądać filmiki na YouTubie, gdzie widać stan techniczny tego stadionu. To jest generalnie troszeczkę miejsca do biegania i troszeczkę trawy do rzucania rozmaitymi rzeczami. A mówi o gwardii czy skrze? Nie, ja mówię o skrze. A tam nie ma ani jednej działającej ławki, chyba że ktoś sobie przyniesie taką zwykłą ławkę ogrodową albo postawi leżak, to może oglądać. Wszystkie ławki są tak połamane, tak spróchniałe. W tych wszystkich takich miejscach, gdzie się tylko da, żyją nietoperze, koty. Czyją własnością jest skra w tej chwili? Skra jest, tam jest kwestia terenu, była nieuporządkowana. Właśnie. Natomiast to jest ten cały dramat Warszawy, że tam bardzo, bardzo duży teren, bardzo nieuporządkowany i prawo własnościowe też nie do końca jasne. Z tego co wiem, były zakusy deweloperów na ten teren, bo to genialny teren, troszeczkę jak miasteczko Wilanów, nawet bliżej niż miasteczko Wilanów, teren gigantyczny. Natomiast ja jako radny chciałbym oddać ten cały teren, co zaraz pan prezes powie, że to jest aberracja, a ktoś w sali krzyknie, że to głupota i wyjdzie, albo nie, chyba że będzie chciał coś więcej dodać. Ja bym chciał oddać wojsku. Chciałbym oddać wojsku, dlatego bo nie wiem jak pan prezes, ale ja uważam, że obrona terytorialna ma sens i wojsko ma pieniądze. A to nie lepiej gwardii oddać? Ja myślę o skrze ze względu na to, że jest stadionem chyba lepiej położonym. No właśnie o to chodzi. To nie wiem, czy to dobrze, żeby wojsko było tak... A już panu prezesowi odpowiem. To są drobne różnice. Nie kłóćmy się o te drobne różnice, dlatego, bo tam mam wrażenie, że można byłoby oprócz tego, że to byłoby teren wojskowy. Tylko, panie Jakubie, jeżeli ja mam to oddać, to oddać mogę tylko coś, co mam. Jeżeli sprawy własnościowe są nieuporządkowane, to ja tego nie mam. Tak, ja rozumiem. Ja nie mogę oddać czegoś, co nie jest moje. Ja rozumiem. Żebyśmy to jasno tylko powiedzieli. Problem polega na tym, że władze miasta mają pewne mechanizmy mogące uporządkować kwestie gruntowe, mogą same rozpoczynać kwestie postępowań procesowych, mają na to środki, mają na to możliwości, mają na to pieniądze. Nie mówiąc o tym, że jednakowoż Ministerstwo Obrony Narodowej również mogłoby na przykład ten teren kupić z nieuregulowanymi prawami majątkowymi, włożyć pieniądze na depozyt i jak się znajdą spadkobiercy, jak się znajdą... To jest, panie, bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli nie można znaleźć spadkobiercy, to wpłacamy pieniądze na depozyt. Na depozyt i w razie czego was... I nie musimy czekać 30 lat, żeby uporządkować kwestie stadionu, tylko możemy to zrobić w 5 lat. To jest rozwiązanie. Bardzo dziękuję. No, oczywiście tak się robi. W normalnym kraju oczywiście. W normalnym kraju rządzonym przez ludzi, którym zależy na dobrze wspólnym, a nie tylko na własnym drobnym interesiku. To tylko na tyle na temat Skry. Nie będę się wypowiadał teraz. Będzie spotkanie na Ochocie, to może tam ten temat jeszcze pociągniemy. Ktoś z Państwa widzę, jakąś kolejną osobę, która chyba... Może Pan chciał zadać pytanie, nie? No to nie Pan? Gwardia jest na Ochocie, czy jestem gotowy? Na Ochocie. Na Ochocie. Też na Ochocie. Skra na Ochocie. Drodzy Państwo, o, tu jest koleżanka. Tu jest koleżanka, która się zgłasza z pytaniem. Mam pytanie do kandydata numer 1 z Pragi. Damiana Bieńko, co chcesz zmienić na Pradze? Może powiesz nam? No właśnie, to tak trochę niekonwencjonalnie, bo co prawda to jest spotkanie w Śródmieściu, ale skoro się pojawił kandydat z Pragi, drodzy Państwo, przekażcie jedną odpowiedź swoim znajomym z Pragi. Ja osobiście skupię się na tym, żeby zmniejszyć budżet Straży Miejskiej, ewentualnie ją zlikwidować, przeznaczyć te pieniądze na jakieś lepsze działanie. Jestem nieprzygotowany do odpowiedzi, bo nie myślałem, że tutaj mój szanowny kolega mnie wywoła.
Będę patrzeć na... Ja idę do Rady Warszawy patrzeć urzędnikom na ręce. Patrzeć im na ręce, żeby nie robili wałów, kradzieży i nie defraudowali naszych pieniędzy. Co jeszcze? No to może tyle. Strasznie. Nieprzygotowany jestem, zaskoczyłeś mnie. Strasznie miejska. Drodzy Państwo, jak widać, w zależności od tego, gdzie człowiek jest, jest bardziej przygotowany albo mniej do odpowiedzi. Brawa dla kolegi Damiana. On ma dopiero 24 lata i też myślę, że jeszcze troszeczkę przed nim. Ale właśnie akurat Praga jest miejscem, gdzie Straż Miejska zdaje się działa nie najlepiej. Tak słyszałem. Zakładają, mandaty wlepiają. No, to jest ich obowiązek, Natomiast jak tępią handel uliczny, prawda, no to jest tak, no muszą to robić, ale wiedzieć jak to robią. Ale jeżeli śpią po krzakach w godzinach pracy? To trzeba ich policzyć jak za łóżko w hotelu oczywiście. Nie, jak śpią po krzakach w godzinach pracy, to ja uważam, że to bardzo dobrze. Bo nie łapią kierowców źle zaparkowanych i nie ganiają pań z pietruszką sprzedających na rogach ulicy. Także to bardzo dobrze. Niech śpią. Ja chciałbym, żeby cała Straż Miejska przestała przynajmniej najbliższe 2 tygodnie. Pozwolę sobie trochę, gdzieś przeplatając to wszystko, chwilę zabrać Państwu teraz. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o Straż Miejską, to potrzebna jest decentralizacja, tak żeby właśnie mieszkańcy jak na najniższym poziomie mogli decydować, chcą mieć tą Straż Miejską czy nie, bo my nie mamy papierów na ludzi, tylko papiery na system, kwity na system. I tutaj z moim przedmówcą Jakubem się nie zgodzę, jeżeli chodzi o chociażby, nie wiem, komunizowanie polityki śmieciowej, zarządzania wszystkim, co się da w mieście, bo na szczęście mamy raczej odwrotną tendencję, że mieszkańcy molochów pod tytułem wspólnoty mieszkaniowe, jeżeli tylko mogą, a bardzo rzadko mogą, gdyż zarząd spółdzielni nie pozwala na wydzielenie się pojedynczych wspólnot, czy to w postaci bloków, czy grupy bloków, czy osiedli, więc raczej patrzmy na to systemowo, tak globalnie, a nie przez poszczególne rzeczy. Natomiast gdzieś zahaczając też o ten temat, który gdzieś mi jest bliski, jeżeli chodzi o sejmik województwa mazowieckiego, czy po prostu samorząd województwa, to jednym z ciekawszych osiągnięć Bizancjum pana marszałka Adama Struzika jest chociażby ten publikator, tak? Wydawany w kilkunastu, zdaje się, tysiącach egzemplarzy każdego miesiąca, w którym można przeczytać przepisy na urlop, jest rubryka kulinarna. Znaczy na temat samorządu w tym czasopiśmie miesięczniku jest może 1/3, a raczej 1/4, tak? Ale to jest tylko jedna z małych rzeczy, jeżeli chodzi o samorząd województwa mazowieckiego, bo na Mazowszu działa co najmniej kilka spółek, które działają de facto fikcyjnie. Jedną z takich sztandarowych spółek jest lotnisko w Sochaczewie. Nie wiem, czy ktoś w ogóle o nim słyszał. Lotnisko w Sochaczewie, proszę Państwa, istnieje od 2006 roku. Od 12 lat jest tam zarząd, prezes, jak rozumiem, sekretarka, kierowca prezesa i tak dalej. I ci ludzie biorą pieniądze. Przez 12 lat jest tam nic nie robione i nie będzie robione, ale ta spółka też nie została zlikwidowana, tak? No, były jakieś plany, były jakieś założenia, okej. Natomiast trwanie tego typu przedsięwzięć, no jest po prostu rabunkiem naszych pieniędzy, bo to są nasze pieniądze. Adam Sochaczew. Jak były wybory prezydenckie, latałem Air Corwin One, takim 3-miejscowym samolocikiem. No i zdarzyło nam się kiedyś lądować na lotnisku w Radomiu. I był to, prawda, szok. Wylądowanie w Radomiu. Byliśmy pierwszym samolotem od 2 miesięcy, który tam wylądował. Więc oficjalnie na lotnisku byli uradowani. Przepuścili nas przez jakieś prześwietlanie, zrewidowali nas, nasze bagaże przepuszczali jakimiś tunelami. Byli tak zachwyceni, że mają jakiegoś klienta. Oczywiście to lotnisko zostało miesiąc temu chyba zbankrutowało. Wreszcie szczęśliwie. Także bo ta, ale władze miejskie władowały to tam, nie pamiętam, 300 milionów czy 400 milionów poszło, prawda, jak ten.
Tak nawiasem mówiąc, podałem kiedyś u siebie na Facebooku cytat o Chińczykach, którzy tam w jakiejś prowincji mieli trudny dojazd, więc bardzo trudny dojazd, to prowincja była, więc tam wzięli trzy góry, obcięli im wierzchołki, wsypali tę ziemię do dołka między nimi, wyrównali wszystko, zrobili lotnisko. No i tam koszt 300 milionów dolarów, komentarz internautów. 3 razy taniej niż lotnisko w Lublinie na równym, płaskim terenie. I tak to właśnie w Polsce leci. Jak Państwa interesuje, to mamy przykład drastyczny zupełnie, ale absolutnie drastyczny. Otóż Arabia Saudyjska postanowiła się odciąć od Kataru. Arabia to jest porządne państwo sunnickie, nawet wahhabickie, natomiast Katar to ci wredni szyici z punktu widzenia. W związku z czym, bo jest to taki półwysep wyrastający z półwyspu arabskiego, to o kilometr od granicy z Katarem kopią kanał. 60 kilometrów kanał, po obu stronach porty, głębokowodny kanał, z portami, plażami, wszystkim, jak to w krajach arabskich. I Polska, proszę Państwa, ma przekopać Mierzeję Wiślaną, gdzie do przekopania jest kilometr. Dla Państwa informacji, koszt budowy kilometra kanału w Arabii Saudyjskiej jest 300 razy niższy niż planowany koszt budowy kanału w Mierzei Wiślanej, co się tłumaczy oczywiście tym, że tam jest piasek, a u nas jest glina, ciężko się przekopuje i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, to robi państwo i pan Jarosław Kaczyński tutaj zachwalał budowę tego, to nawiasem mówiąc, ja uważam, że to nie jest głupi pomysł, zrobienie tego przekopu, żeby z Elbląga można było wypływać prosto, zamiast płynąć w kółko i to jeszcze Rosja się prosić o przepustkę, prawda? Więc to jest rozsądny pomysł. Tylko to wymaga pogłębienia kanału przez Zalew Wiślany, prawda, żeby te statki mogły wpłynąć. To jest bardzo dobry pomysł. Tylko ja podejrzewam, że Jarosław Kaczyński nie zdaje sobie sprawy, że ludzie z jego partii już tam mają ustawione tam te firmy, które będą to robiły na 300 razy drożnej. Że tymi pieniędzmi jakoś tam podzielą. Ja nie wątpię, żeby on był tego świadomy, że to o to chodzi, a może jest. Nie. Ja jeżeli jeszcze dosłownie 2-3 zdania. Pan prezes wielokrotnie jest posądzany o skrajne poglądy. Ja pozwolę się trochę szerzej ujawnić, mam czasem jeszcze bardziej skrajne, jeżeli chodzi o prywatyzację i spojrzenie na ten chory system po prostu. Też jeżeli mogę dwa tematy w jednym, bardzo krótko, nie będę naprawdę długo mówił, połączyć. W gestii chociażby samorządu województwa mazowieckiego jest dotowanie policji poprzez, nie wiem, zakup radiowozów dla poszczególnych komend powiatowych. Proszę Państwa, w policji to 40% to są urzędnicy. To coraz mniej ma wspólnego z policją, natomiast ci ludzie są na etatach mundurowych, tak? Szef informatyki, informatycy, wydział kontroli, nie wiem, inspektor od rozdawania ołówków i kredek też jest, aspirant od samochodów i tak dalej. Więc panie prezesie, chcę być nadal optymistą i jeżeli chociaż minimalny wpływ będziemy mieli na tą politykę w samorządzie na szczeblu wojewódzkim, no to chociażby w tym jednym punkcie, żeby tylko Państwu przedstawić naszą wizję, jakże inną gdzieś od pozostałych komitetów, czy wyborców, czy partii politycznych, no to w tego typu przypadku powinniśmy po prostu wymagać od danego komendanta, żeby tak owy etat ucywilnił, a nie... On tego nie może zrobić niestety. Policjanci są wściekli. No. Oni nastawiają głowy czasami, prawda, tutaj... Tak, ci liniowi... Urzędnik ma też emerytury, prawo do emerytury, tak samo jak on. To jest oczywiście niesprawiedliwe. Także my mamy, tak jak pan prezes gdzieś wspomina, kwity na system, nie na ludzi. Tak, kwity na system. Kolejne pytanie, proszę. O, tam chyba pan się zgłaszał, czy dobrze widziałem? Nie? O, tutaj. O, Czesław, przepraszam, nie zauważyłem. Dziękuję, tak, Czesław, kandydat z Ursynowa, tak, do Rady Miasta Warszawy. Ja się zastanawiam, czy ja pogodzę ten spór wolnościowy tutaj panów na temat przedsiębiorstw
państwowych i prywatnych, jako z przedsiębiorstwa, przedsiębiorca z długoletnim życiowym doświadczeniem. Wiem, że firmy prywatne, oczywiście nie, firma prywatna jest zawsze lepsza niż państwowa, to wiem, ale w prywatnych też mogą się zdarzać różne trudności, problemy, nieumiejętności, sprawy dziedziczenia, wewnętrzne spory między udziałowcami. No i miasto może stanąć w sytuacji krytycznej, kiedy nagle autobusy miejskie, prywatne nie wyjadą na miasto. Tak? I wówczas pan prezydent będzie miał kłopot. Miejskie też nie wyjeżdżają, a jeśli chodzi o śmieci, to wspaniałym przykładem, jak miasto już ze śmieciami, był Neapol. A tak, tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że takie kryzysowe sytuacje mogą wystąpić i oczywiście strajk kierowców autobusów i koniec. Tutaj sprawa dotycząca tego, że prąd jest w niemieckich rękach, bo to właściwie tak trzeba powiedzieć, że to jest cała firma prywatna, ale niemiecka. To chyba chciałeś powiedzieć. Ale ja panu powiem tak. Może być zagrożenie. Może być, a może być zagrożenie. Ale ja panu powiem. Jeżeli ja mam dwóch ludzi, jeden jest dyrektorem huty państwowej, a drugim jest Polak, a drugim jest Niemiec, właściciel huty niemieckiej, to ja się bardziej boję dywersyjnych działań od tego Polaka, który może być niemieckim agentem, niż od faceta, który ma tam 500 milionów dolarów i on tam agentem to łatwo nie zostanie. I rozumiem, i dba o interes. Ja tak, rozumiem, jak tylko chciałem powiedzieć, że tutaj rzeczywiście w Polsce przechodzimy taką epokę, prawda, zmiany. I ona cały czas trwa, tak? To, co mieli, prawda, w innych krajach, jakby to powiedzieć, z dziada, pradziada, to u nas jednak 60 lat komunizmu przerwało pewną ciągłość. No, i tego jesteśmy skutkami. Tak, tak, to jest jasne. Ale tak próbowałem pogodzić, trochę złagodzić. Natomiast chciałem się zapytać tutaj pani, która kandyduje i swoją młodością no, jest nadzieją tego miasta. Myślę, chciałem się zapytać, co jest dla pani najważniejsze dzisiaj jako kandydatki do... To powiem coś o sobie. Tak krótko. Nazywam się Marta Majstrak. Jestem kandydatką do Rady Miasta Stołecznego Warszawa z okręgu pierwszego, lista numer 9. I tak w skrócie. Jednym z dużych problemów w Warszawie i zmartwieniem rodziców jest brak miejsc w żłobkach. Moją ideą są żłobki sąsiedzkie i ma to polegać na tym, że rodzice zamiast posyłania dzieci do żłobków państwowych będą mieli możliwość posłania dziecka na przykład do sąsiadki, która wyraża chęć zajęcia się dzieckiem i państwo nie będzie się w to wtrącało i nakładało na przykład podatków, traktowało tego jako jakieś spółki, tak? Myślę, że to taka główna sprawa. Reszta mojego programu będzie dostępna od jutra na Facebooku. Zapraszam serdecznie do polubienia mojej strony Marta Majstrak oraz do głosowania na mnie. Dziękuję. A ja tylko dorzucę do siebie. Ja rozumiem, że firmy prywatne są lepsze od firm państwowych. Ja rozumiem, że prawdopodobnie przedsiębiorcom zależy na zysku, ale mam wrażenie, że niektórym przedsiębiorcom więcej zależy na tym, żeby wykorzystać swoją pozycję na rynku polskim, niż zysk, który mogą z tego rynku wyciągnąć. I dlatego to zagrożenie brakiem prądu w centrum Warszawy, w całej Warszawie jest, mam wrażenie, jednak realne. Włoska firma Fiat zrezygnowała z produkcji w najlepszej fabryce tejże firmy w Polsce, produkcji Fiata Punto, ponieważ okazało się, że jednak we Włoszech są związki zawodowe, które wymusiły na Fiacie przeniesienie tej produkcji. Wszystkie związki na Powązki. Wszystkie. I teraz uwaga, mam nadzieję, że pan prezes nie miał na myśli związków partnerskich, bo za chwilę środowiska LGBT będą protestowały. Ktoś z państwa jeszcze jakieś pytania? Najpierw taka prosta uwaga. Rosjanie nam są dłużni od tych od 90 kilku lat 20 milionów rubli w złocie. Czy również odsetki pan będzie doliczał? Oczywiście. Złoto zdrożało, więc nie trzeba liczyć odsetek, bo złotem. Złoto ma większą wartość. Nie są odsetki, tylko po prostu. A teraz drugi już poważne pytanie. Wiemy, ile to wtedy było kilogramu złota. No, nawet jeśli pamiętam, 15 ton. I... No,
coś koło tego. Ale Rosja akurat w tym roku kupiła 19 ton złota. I drugie pytanie o podatki, które są w Warszawie. No tutaj taki przykład, jak one rosną, to pokazuje nam dochód, czy raczej budżet miasta. Gdy Hanna Gronkiewicz-Waltz obejmowała władzę po Marcinkiewiczu, budżet wynosił chyba około 4-5 miliardów złotych, w tej chwili 17 miliardów. Jeśli chodzi teraz o liczbę zameldowanych osób w Warszawie, płacących tutaj podatki, ona niewiele wzrosła. Oznacza to mniej więcej tyle, że podatki wzrosły 3-4-krotnie, no czasami więcej. I teraz pensje urzędnikom trzeba wypłacać, pensje prezydentowi miasta również. Koniecznie, absolutnie. To będzie brane z podatków, jak pan widzi tutaj reformę tych podatków, bo to trzeba zmienić. No. Jeżeli na przykład miasto by się nie zajmowało żłobkami, to już sewera żłobków można wywalić i już mamy trochę mniej urzędników na sprawie. To bardzo wiele rzeczy. Na przykład jeżeli wywalimy miejskie przedsiębiorstwa taksówkowe i kilkadziesiąt spółek miejskich, to też trochę nam wydatków odejdzie i tak dalej. Poza tym mam silne podejrzenie, o czym mówiłem na początku, że inwestycje miejskie są zdecydowanie zawyżone. Znaczy cele inwestycji są zawyżone. Ja będę wszystkie tam mosty, drogi, jeżeli w ogóle będę budował jakieś most czy drogę, będę robił z przetargu i od razu mówię, będę uwzględniał nie tylko polskie, nie tylko unijne, ale amerykańskie, chińskie, japońskie, wszystko jedno firmy, bo moim celem jest to, żeby zrobić to jak najlepiej, jak najtaniej. I proszę się nie obawiać, że chińska tandeta, bo to jest informacja sprzed kilkudziesięciu lat, tak samo kiedyś uważano, że japońska tandeta już dawno nie jest. Teraz Chińczycy robią mosty takie, że można im tylko pozazdrościć. Potrafią budować 40-kilometrowe mosty przez morze, robią to bardzo szybko i sprawnie. I robią to, jak już mówiłem, znacznie taniej niż robi się w Polsce. I moim obowiązkiem jest zapewnić mieszkańcom Warszawy jak najlepszy i najtańszy most, nie oglądając się na interes. Nam się często zarzuca, że my dbamy o przedsiębiorców. Nie, proszę Państwa. My dbamy o każdego Polaka, czyli o konsumenta. Naszym celem jest dobro konsumenta, a nie dobro producenta. I producent niech sobie zarabia miliony. Jeżeli człowiek wpadnie na dobry pomysł, sprzeda ludziom coś za 2 złote, z czego jeden to jest jego zarobek, to niech to zarobi w jeden dzień 1 000 000 złotych. My nie mamy żadnych przedsiębiorców, ale nie będziemy uwzględniali interesu przedsiębiorców przed interesem konsumentów. Powiedzmy sobie jasno. I mnie nie interesuje, że firma, która robi mosty, zbankrutuje. Mnie interesuje, żeby ludzie mieli tutaj tani i dobry most. A firma się bankrutuje, nie chce facet się przerzucić na hodowlę truskawek albo coś innego. Bo powtarzam, nie będę sztucznie ratował przedsiębiorstw z całą absolutną pewnością. Jakoś tak się składa, że firmy, które są tak traktowane, zaczynają się zachować zupełnie rozsądnie. Polskie firmy tak się ratują, natomiast firmy są ratowane. Mamy tutaj przykład bardzo dobry, Chryslera w Ameryce, gdzie prezydent Clinton wrzucił chyba 2 miliardy dolarów, pożyczył Chryslerowi, żeby ten nie zbankrutował. Jest to wbrew wszelkim zasadom wolnego rynku, prawda, i tego. Oburzenie było w Ameryce straszne, ale ktoś uratuje miejsca pracy, no i Chrysler po 5 latach i tak zbankrutował, ale co państwo straciło pieniądze, to straciło. Także nie będę dbał o interes tutaj firm, natomiast będę dbał o interes, powtarzam, mieszkańców miasta Warszawy, którzy tutaj płacą podatki i mają prawo oczekiwać, że swoje podatki otrzymają to, co im się należy. Drodzy Państwo, czyli ja teraz muszę znowu się zgodzić z Panem Prezesem, tak jak Pan Prezes się zgodził kilkanaście minut temu ze mną. Silne związki konsumenckie to jedyne związki, jakie możemy... Tak, związek zawodowy nosicieli butów
byłaby to potężna organizacja, która tak jest. Mogłaby na szewcach wymóc produkcji dobrych butów. Dokładnie i tak. Niestety nie istnieje. Ale to nie zawodowe, właśnie związek konsumencki. Tak, ale wiecie Państwo, ja to jest mój ulubiony przykład, już nie tyczy wyboru samorządu w Warszawie. To jest mój ulubiony przykład, to Państwo się zastanówcie i w rozmowach ze swoimi rodzinami go cytujcie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że podzielimy Polaków na dwie grupy. Na ludzi urodzonych w roku parzystym i ludzi urodzonych w roku nieparzystym. Wszyscy ludzie urodzeni w roku parzystym dostają przywilej. Mogą za darmo jeździć kolejami. A wszyscy ludzie urodzeni w roku nieparzystym mogą za darmo jeździć autobusami. Otóż system jest oczywisty i idiotyczny. Ludzie by jeździli po krzywych liniach pociągiem, a nie prostym autobusem, bo to jest za darmo, a inni z kolei odwrotnie. A ludzie mieszkaliby o 5 km od miejsca pracy, bo dojazd jest za darmo, więc on nie widzi tego w koszt swój. Ludzie by dojeżdżali kilometrami zupełnie zbędnie. Fałszowaliby tam legitymację, jeździli za brata i tak dalej. To jest absolutnie idiotyczne, zgadzam się. Ale gdyby powstał związek zawodowy urodzony w roku parzystym i związek zawodowy urodzony w roku nieparzystym, to obydwa te związki, czyli cała ludność polska, domagałaby się utrzymania tego systemu. Jak można odebrać ludziom przywilej, jazdy za darmo? Ludzie mają pieniędzy. Musi być za darmo. Za darmo ta kolej dla tych biednych urodzonych. Za darmo autobusy. Jak można biednym ludziom kazać płacić za kolej? Tak było? No, dziękuję. Ja tylko powiem, że i tak właśnie działa socjalizm. To ja tylko powiem, że niepotrzebnie pan dzieli Polaków na tych urodzonych w latach nieparzystych i parzystych. Wszyscy Polacy urodzeni w jakimkolwiek roku domagają się prawdopodobnie darmowych rzeczy. Tak jest. I na tym polega realność w Polsce, więc tutaj nie potrzeba dzielić na parzystych i na nieparzystych. Nie, to... Dlaczego na przykład weterynaria jest jedynym działem medycyny, który działa dobrze? Ponieważ psy i koty nie mają prawa głosu. Gdyby miały, to jako głupie bydlęta by domagały się oczywiście powstania Ministerstwa Zdrowia psów, tam kasy chorych kotów i tak dalej, ale na szczęście nie mają nic do gadania i mają dobrą opiekę lekarską. W ciągu 10 minut można dojść do weterynarza, prawda, nie czekają 6 miesięcy na listę u specjalisty. Ja pamiętam, jak mojej córce musiałem robić USG, to robi się tym samym aparatem co człowiekowi, tylko tam się bierze 20 zł, a u człowieka 50, a zwracam uwagę, że psa się trudniej leczy niż człowieka, no bo pies nie powie, co go boli, prawda? Dlaczego? Bo weterynarz nie musi utrzymywać ministra zdrowia psów, prawda? Wiceministra od kocich łapek i tak dalej. Dzięki temu weterynaria jakoś tam działa. Także podobno ludzie się domagają za darmo, no i mają za darmo. Tylko jak to mówił świętej pamięci Krzysztof Habich, tanie mięso psi jedzą, a darmowe mięso to lepiej nie tykać. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? O, poproszę pana trochę bliżej, żeby ten kabel tak nie leciał. Dzień dobry, Marcin. Mam pytanie. Jak wszyscy wiemy, Warszawa jest dosyć bogatym miastem. I boli mnie jeden fakt, że musimy płacić dosyć mocne janosikowe. Czy szanowne tutaj gremie kandydatów ma jakikolwiek pomysł, koncepcję, próby obalenia tego złodziejskiego sobie w fakcie oczywiście obowiązku? Oczywiście musimy to obalić, ale nie możemy tego zrobić z poziomu samorządu, tylko to musi Sejm, może tylko Sejm obalić to janosikowe. Zwracam uwagę, że to janosikowe płacą województwa, a nie miasta. Także to jest Mazowsze płaci, bo Warszawa rzeczywiście jest bogata. Kiedy reszta Mazowsza bogata nie jest. Ale tak to jest, bo to jest socjalizm. Polega na tym, że bogaci mają dopłacać do biednych. To powoduje złe zaludnienie Polski, bo ludzie by mieszkali sobie w miejscach bogatszych, a biedniejszy były to wolne zielenie, prawda, były te tereny, tam polować by można w lasach. Czasem ludzie dofinansowani po to, żeby mieszkali gdzieś załóżmy w górach, to jest coś strasznego. Płacimy ludziom, żeby mieszkali na terenach zalewowych w górach i tam słyszymy. Są 2 lata jest powódź, prawda, tam się niższy, trzeba płacić odszkodowania, te chaty góralskie. Oni mieszkają tam tylko dlatego, że się to wszystko dofinansowuje. Gdyby nie to, to by, prawda, ten góral z hal, jak to się było, czy góralu, czy nie żal, żal by mu było, ale by zszedł do doliny
i by nie miał tego problemu. Także to jest te Janczykowe jest przyczyną znacznie poważniejszych problemów, które trzeba dopłacać. Powoduje złą alokację zasobów przemysłowych, ludzi i tak dalej. To jest problem poważny. No ale jak socjalizm, to socjalizm. No tak, niestety Jan Osipowy jest zgodnie z ustawą, a tego samorząd lokalny nie ma szansy zmienić. Także, drodzy Państwo, za rok w tej samej porze się spotkamy i będziecie głosowali na kandydatów wolności w parlamencie prawdopodobnie. Mam taką nadzieję. Ja tylko nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, jak byłem w Sejmie. Próbowałem zmontować ponadpartyjny sojusz posłów z tych województw, które płacą Janosikowe. To się nie da. Nie ma takiej szansy. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli taki poseł powiedziałby, że się temu sprzeciwia, to natychmiast został przez szefa partii wyeliminowany z listy. Ale nie mówię, z listy, on jest posłem i nie można go wyrzucić. Ale nie można go wyrzucić, ale nie dostałby kolejnej szansy kandydowania w kolejnych wyborach, a kadencja trwa tylko 4 lata. Panie prezesie, za to by nie wyrzucili. Panie prezesie, zapewniam pana, że w partiach, jeżeli się odejdzie minimalnie o krok, to się wylatuje. Ależ no skąd ludzie odchodzą, to nie minimalnie głosują przeciwko, oczywiście, że tak. Nawet w PiS-ie, podobno na prezydenta Kaczyńskiego, 1/3 głosowała przeciwko Anschlussowi do Wspólnoty Europejskiej, ale to jest teoria, że Kaczyński tak kazał im głosować, że w razie czego mieć lisek figowy, że część była przeciwko. Oczywiście, przecież oni nawet głosowali za ustawą proaborcyjną, żeby poszła do pierwszego czytania. Tak. 60 kilku posłów głosowało za tym, żeby ta ustawa poszła do pierwszego czytania, a okazało się, że nie została przegłosowana głosami Platformy Obywatelskiej. To była wina Platformy Obywatelskiej, nie PiS-u. Pan musi Państwo doceniać Jarosława Kaczyńskiego. Ja doceniam. To jest człowiek, który jest genialnym taktykiem. On wygra każdą bitwę. On nie wie, po co ją wygrywa, to jest inna para kaloszy. On chce mieć tylko władzę i po to tylko walczy o tę władzę, ale każdą bitwę wygra, bo on myśli tylko, nic innego nie robi. Nie ma żony, nie ma dzieci, ma tylko kota, który nie wymaga specjalnej troski, prawda? I całymi dniami tylko knuje. On mówi tak, temu powiem to, to on wtedy powie temu to, a on zrobi to. Ale ja powiem to temu, a to oni wtedy zrobią to. I to wszystko opanowane, znakomicie. On jest genialny manipulant. A wie pan, panie prezesie, że ja też tak kombinuję? No? Ja też tak kombinuję, tylko że na trochę niższą skalę, ale podobnie kombinuję. I on to robi potrafią znakomicie. On wygrywa bitwy niesamowite. Ja na przykład pamiętam, byłem w Sejmie i on zgłosił swojego brata, świętej pamięci Lecha, na szefa Najwyższej Izby Kontroli. Ja sobie pomyślałem, oni mieli wtedy tam 80 szabel czy ileś, liczyłem, no może zgromadzi setkę. 270 posłów zagłosowało za tą kandydaturą. Jak on to zrobił? Wszystkim coś naobiecywał. Potem oczywiście się na jego wściekł i nie dotrzymał, ale brat był został. Także... I dzięki temu później został prezydentem. Także... Najpierw Warszawy, a później... Także, proszę Państwa, to jest genialny taktyk. Naprawdę geniusz. Tak wiadomo, dlaczego weterynaria nadal jest prywatna. To może w takim razie należało... Tak, bo inaczej kot by zdech, tak? To jest to. Drodzy Państwo, jeśli nie ma więcej pytań, to nie wiem, czy... A, tu Pan jeszcze wie, dobrze, jeszcze jedno pytanie. Na wcześniejszym spotkaniu w Pruszkowie rozmawiałem z Panem o likwidacji podatku. Że jak po prostu likwidujemy podatek, to będziemy mieć dwa razy, od 1,5 do 2 razy więcej w kieszeni zależności. Tylko panu wtedy mówiłem, że pracodawcy to nie są dobre dzieje, mogą sobie to brutto zabrać i zamiast 4,5 tysiąca będziemy zarabiać 2,5 tysiąca, czyli tak jak teraz. Pan mi odpowiedział, że będzie konkurencja i firmy będą walczyć o pracownika. Zgodzę się, jeżeli chodzi na przykład o jakichś lekarzy, specjalistów, ale na przykład jeżeli chodzi o markety, tam nie potrzebują doświadczonych ludzi, bo oni tam uczą z miejsca i tam pracownik się zmienia co 3 dni i wcale nie ma konkurencji, tylko jeżeli po prostu... Nie ma, jak się zmienia co 3 dni, to jest konkurencja. Jeżeli brakuje pracowników, to firmy robią reklamy po ukraińsku i ściągają Ukraińców. Nie wiem, ale ja widzę stare reklamy na moim supermarkecie,
że potrzebujemy pracowników i wyraźnie widać, że Smoladu potrzebuje pracowników. W tej chwili od 2 lat jest rynek pracownika i wyraźnie jest więcej miejsc pracy niż ten. No, trzeba ściągać, najpierw dołu, że trzeba ściągać Ukraińców, prawda? To jest dołu, że brakuje nam pracowników własnych. I to jest, polecam panu taką książkę Marka Twena sprzed 130 lat nad Mississippi i on tam pokazuje dość uczciwie, to jest socjalista był, ale dzięki temu, pokazuje jak to działało na Mississippi, gdzie były statki na Mississippi byli piloci, to był rzeka dość płytka, no ale ich było dużo, no i ci kapitanowie statków przebiegali jak ulegałka i płacili im bardzo mało. Ale minęło kilka lat, rejsy po Mississippi stały się bardzo modne, statków się namnożyło jak psów i nagle okazało się, że piloci, którzy się specjalnie zwykle trzeba znać na Mississippi, nagle chcieli zarabiać 5 razy tyle. Prawda? To jest rynek dyktuje ceny, a nie ten. I teraz pan mówi, że oni tego nie prowadzą. Ja chciałbym, żeby państwo zdali sobie sprawę z rzeczy oczywistej, nieoczywistej. Ja sprzedaję, ja wiem, but. Tu mój but wystaje z tego, prawda? I ja go sprzedaję. Ja sprzedaję ten but za 100 zł. Powstaje pytanie, dlaczego ja tego buta nie sprzedaję za złotych 105 albo za 110? Ponieważ zdano sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli ja mam ten but, to ja najpierw musiałem tak, zapłacić jakieś 30 zł podatku, zapłacić robotnikowi, który ten szefowi, który but robi, zapłacić za zelówkę, zapłacić za cholewkę, zapłacić za sznurowadło, klej, światło, energię do tych butów i to wszystko mnie kosztuje, powiedzmy sobie, 95 zł. Mój zysk wynosi 5 zł. Gdyby sprzedał ten but za 105, to mój zysk by się podwoił. Dlaczego ja nie sprzedaję tego buta za 105? No bo ten łajda konkurent umie go zrobić za 102. Jeżeli ja bym sprzedał go za 105, to on by mnie wygryzł. Chińczycy robią za 15. No tak. Ale tak robili, już niestety tu mamy dopiero przestarzałe. Już nie. W tej chwili Chińczyk, jeszcze się mówiło, że Chińczyk pracuje za $200 miesięcznie. W tej chwili Chińczyk na południu Chin, Szanghaju czy gdzieś tam, jak zarabia 1000, to już nie jest partią dla dziewczyny. To już nie jest. Także zaczęli zarabiać, to się rozłazi po całych Chinach. Także dlaczego powiem, że tak się dzieje? Teraz, jeżeli powiedziałem, że w tym podatku jest 40 zł, tak? Jeżeli ja ten podatek zlikwiduję, to dlaczego ten człowiek będzie musiał sprzedać ten but za 60? Bo konkurent będzie umiał go zrobić za 62. I z tej samej przyczyny będzie musiał obniżyć ceny i także albo obniżyć ceny, albo zapłacić pracownikom, bo to różnie może być. Ja nie mogę wam zagwarantować, czy jak zmniejszymy podatki, to właściciele zareagują spadkiem cen, czy wzrostem płac. Bo to, wie pan, rynek decyduje, bo jak będą niższe ceny, więcej się sprzeda, bardziej będą potrzebni pracownicy. Więc trzeba będzie podnieść płacę. Ale również się więcej sprzeda, więc trzeba będzie obniżyć ceny. Wie pan, to rynek decyduje. To jakby to powiedzieć, najlepiej, gdy miałem jakieś poglądowe narzędzie. Jest narzędzie. Gdy państwo zdjęli ten kapot dysko. To jest dość skomplikowany przyrząd, złożony tam z metalu, plastiku i tak dalej. I teraz jest pytanie, jak znaleźć środek ciężkości. Więc można to liczyć, mnożyć, dzielić, ale można to zsunąć. Zsuwam łapkę, zamykam oczy i środek ciężkości jest tutaj. Otóż środek ciężkości, punkt równowagi w komisji ustala sam. Nie trzeba nic robić. Nie mogę powiedzieć panu z góry, czy ten punkt równowagi będzie osiągnięty przez obniżkę
to jest obniżkę ceny, czy to jest podwyżkę płac. To zależy od samokształtu rynku katolickiego. Na pewno na pewno coś tylko nastąpi, ale jak? I ja tylko powiem jako skończony ekonomista, że niestety prawa fizyki nie są równe prawom rynku, bo to fizyka działa inaczej niż gospodarka. Ale wiara to prawda. Ludzie jeszcze wierzą, że znaczy już wierzą, że jak się puści to, puści ten przedmiot, to on spadnie na ziemię i prawo rewersji działa. Ciągle jeszcze nie wierzą, że prawa ekonomii też działają. No i ja nie wierzę, że prawa ekonomii działają, dlatego, bo uczono mnie w latach 90. rozmaitych praw ekonomicznych, które z perspektywy 26 lat okazały się kompletną bzdurą. Były prawa ekonomiczne związane z... Kiedy pana uczono? 26 lat temu? Proszę pana, ja skończyłem SGH w 96 roku. To była pełna szkoła balcerowiczowska. Od 91 do 96. Balcerowiczowska? Tak, oczywiście. Proszę pana, naszym sympatykiem jest ówczesny i obecny rektor tejże uczelni, profesor Rocki. I on do mnie mówi tak. Panie Januszu, przecież pan wie, że ja mam wasze poglądy. Jednak ja muszę mieć pensum, czyli muszę mieć odpowiednią ilość profesorów, a nie ma w Polsce innych profesorów niż marksiści, leniniści, w najlepszym przypadku galbraithiści, kęciści, ponieważ, żeby zostać doktorem, trzeba u tych profesorów zrobić doktorat. Gdybym ja miał prywatną uczelnię i nie byłoby Ministerstwa Nauki, to ja bym zatrudnił 25-letnich szprynców, którzy mają w małym palcu Feynmana, Hayeka, Rothbarta i tak dalej. Miałbym po 3 latach najlepszą uczelnię ekonomiczną w Europie. Ale nie mogę, bo muszę mieć odpowiednią ilość profesorów. No i... Ja tylko tak na marginesie powiem, że nikt nie trzyma pana profesora Rockiego jako rektora SGH na siłę. Gdyby chciał taką szkołę otworzyć i czułby się dobrze na wolnym rynku, by sobie poszedł i otworzył taką szkołę. Nie może, bo musi mieć odpowiednią ilość profesorów. Nie musi być rektorem SGH. Nie musi, nie ma obowiązku bycia rektorem SGH, tak samo jak ma obowiązku. Prywatna szkoła, żeby się nazywać szkołą wyższą, musi mieć tak samo odpowiednią ilość profesorów. Jeżeli pan rektor Rocki ma takie wolnościowe poglądy, to ja się zastanawiam, jak on to łączy z byciem senatorem Platformy Obywatelskiej, wyobraźcie sobie państwo. No ja teraz tak myślę sobie, taki wolnościowy senator Platformy Obywatelskiej, no to ja jakoś... Bo dzięki temu sobie coś załatwia. A, czyli wolnościowiec to jest, lubi... To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego masa młodych ludzi, gdzie jest 28% naszych zwolenników wśród młodych ludzi, kończy lat 30, 35, żony mówią, a co z tego masz tej idei, tu możesz sobie coś załatwić, zaczynają sobie coś załatwiać i odchodzą od idei wolnościowej. Ja nie odszedłem od idei wolnościowej, ja przestałem głosować na Unię Polityki Realnej w 98 roku. Nie chcę mi się w tej chwili opisywać powodów, dlaczego to zrobiłem. Natomiast ja mam poglądy wolnościowe nieprzerwanie od momentu, kiedy się chyba urodziłem, to moja matka może potwierdzić. A pierwszym takim ewidentnym wskazaniem na to, że jestem wolnościowcem, to jeszcze jak wyrabiałem dowód osobisty w 91 roku, taką książeczkową wersję. Wtedy można było wpisać stan cywilny, kawaler, panna, wdowiec, żonaty i tak dalej. I wtedy weszła nowa możliwość. Można było wpisać stan cywilny wolny, żeby nie nacechowywać osób, wdowców i tak dalej. Ja wkazałem sobie jako kawaler wpisać wolny, jako wyraz mojego podejścia wolnościowego. Drodzy Państwo, przestaję gadać o sobie, bo to nie ma znaczenia, co robiłem w latach 90. Ekonomia i fizyka to nie jest to samo. Zostanę przy swoim, pan prezes będzie się upierał, że jest inaczej. Proszę o kolejne pytania, jeśli są. Jeszcze jedno, dwa ostatnie pytania, bo powoli będziemy zbliżać też do końca, ale bardzo prosimy. I pytania mogą być z końca, ale te dwie pytania z początku. Czesław Przystawa ponownie. Ja tylko chciałem tak do tej wolności powiedzieć, że wolność po prostu ma swoją cenę i tutaj pan prezes swoim długotrwałym trwaniem wolności świadczy, że tą cenę można za to płacić, również ty, Kubo. Myślę, że pan senator niekoniecznie może mówić o wolności, o niej marzyć, ale ceny już za niej nie da. Dziękuję. Pan Rocki prawie specjalnie o tego nie odszedł, ale
Ale ja sobie przypominam, jak byłem posłem właśnie w latach tam 90. pierwszym i przechodziłem wtedy sobie ze wieczorem, musiałem przejść do hotelu, to musiałem przejść do restauracji, bo nie było tego połączenia, że tutaj jest wykute w murze, to musiałem przejść do restauracji. I od stolików do mnie mówiono: panie pośle, chodź pan napij się z nami. Pan tak pięknie mówi, my byśmy też tak chcieli, ale nie możemy, bo nas nie wybiorą. To jest tak, tragedia, się stało. Tragedia ludzi, którzy wiedzą, że mamy rację i piją, bo niestety nie mogą tego otwarcie pójść. Alkohol zniewala. Proszę państwa, na tym może kończymy dowcipem z czasów jeszcze Breżniewa, jak na Plac Czerwony w Moskwie wpadł dysydent, wyciągnął z kармана plik ulotek, rozrzucił, zaraz skoczyło czterech, uzbierał ulotki, czterech chwyciło jego do suki, prawda, założył na komisariat. A co wy tu chcecie, patrzą? Czysty papier. Co chcecie, czysty papier? A co tu pisać? Wszystko jasne. Wszystko jest jasne, nie trzeba żadnych pytań. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, pożegnajmy oklaskami wszystkich kandydatów. Bardzo państwu dziękuję za ten czas poświęcony dla nas i mam nadzieję, że 21 dobrze wybierzecie, czyli będziecie głosowali na kandydatów z listy numer 9, Wolność w Samorządzie. Dziękuję jeszcze raz, Jakub Perkowski, pozdrawiam.